Ej, zróbmy unboxing choinki. W dzisiejszym filmie przeprowadzimy unboxing choinki. O! Dum, 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 dum. Puściłeś już? Jest bałwanek, wiadomo, święta. Miałem na myśli sweterek. Dobra, kazali nam tutaj złożyć życzenia, ale zadzwonimy sobie do Gotka, żeby zapytać, jak tam. Dokładnie, bo to musi być pewne, co mamy powiedzieć, tak? Bo to jednak... Najdrożsi, składam wam najlepsze życzenia świąteczne. Tego, by w te święta nie zabrakło. Zdrowia, pomyślności, szczęścia. Powiedz mi, co mamy powiedzieć tak w ogóle? Co mamy życzyć ludziom? Szczęścia, zdrowia? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dostępności telefonu i RTX-u. Także się nie jeszcze po pandemii. W sumie jest rozciągliwy taki. Moi drodzy, na te święta życzę wam przede wszystkim dużo radości, ciepła, miłych, rodzinnych chwil, przesyconych uśmiechami, sporej ilości prezentów, które spełnią wasze oczekiwania w nowym roku, mnóstwa sukcesów. Lepszej dostępności kart graficznych i procesorów, a do tego dobrego humoru. Mati, powiedz coś fajnego, jakiś wiersz. Wiersz? Nie, no dobra. To było w zeszłym roku temu. W zeszłym roku było. A w nadchodzącym roku PGA i IEM-u. Trzeba przyznać, że rok 2020 no, był dość specyficzny, dlatego pod te święta chciałbym życzyć wam dużo spokoju i mnóstwa przepięknych chwil spędzonych z waszymi najbliższymi. Oczywiście w gronie max do 5 osób. Bo to chodzi o to, że my życzymy wam tak po prostu od serca, żeby wam te smartfony nie wypadały z rąk i się nie niszczyły, no bo to potem jest no, smutek, ból, a to chodzi właśnie o tą radość, o to wspólne czucie tych, tych świąt tak naprawdę. No i czego tu jeszcze możemy? Dużo aktualizacji, żeby wam się telefon nie ciął, tanich rozmów, a nie, to już nie te czasy. W nowym roku mnóstwa sukcesów i tak naprawdę na koniec wypada dodać jedno wielkie nawzajem. Oprócz tego wydarzyło się też dużo dobrego, bo w końcu możemy pograć w Cyberpunka 2077, więc po Wigilii spacer po Night City jak najbardziej wskazany, a jeżeli jeszcze nie macie swojej kopii, no to wiecie, czego wam życzę pod choinką, ale koniecznie w wersji na peceta. Pod choinką wymarzonego sprzętu i lepiej działającego Cyberpunka. Ciekawe, co powiedział Lipton i Grzesiu. Zrobimy jakieś takie płynne przejście. A teraz Lipton! Ale przede wszystkim nowych kart graficznych. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Smacznego karpia, ciepła rodzinnego, fajnego kominka, ogniska domowego. O, prawie rymuje. No a czego mogę życzyć nam na ten rok 2021? Przede wszystkim tego, abyśmy mogli w końcu spotkać się nie tylko na kanale YouTube X.com, ale również gdzieś po drodze w prawdziwym świecie. Jak spadnie jakaś igła, to znaczy, że wam się będzie życie sypało jak ta igła. No i nie spadła, czyli wam się nie będzie sypało. To są właśnie wszystkie te życzenia, wszystkie szczęścia i można sobie tutaj, o, zdrówka, o, tutaj tak, o, szczęścia. Ją to boli. Tutaj tak, o, pomyślności i każdy, który spadnie, to jest pozytywny. Dziękujemy wam, że jesteście z nami, co potwierdzacie swoimi subami i wyświetleniami. O, takie drzewko mamy, o. A teraz od góry, patrz, obróciłem. Takie drzewko. To podsumowując, wesołych świąt, no. Czołem. Wesołych świąt. Wesołych świąt.